Bóg wszechmogący mówi Każdy krok Bożego dzieła czy to ostre słowa czy sąd czy karcenie czyni człowieka doskonałym i jest absolutnie właściwy Nigdy przez wieki Bóg nie wykonywał dzieła takiego jak to dzisiaj działa w was w taki sposób że doceniliście jego mądrość choć doświadczyliście nieco bólu Wasze serca są wytrwałe i przepojone pokojem. Waszym błogosławieństwem jest to, że możecie cieszyć się tym etapem Bożego dzieła. Bez względu na to, co zyskacie w przyszłości, wszystkim, co widzicie dziś z dokonywanego w Was Bożego dzieła, jest miłość. Jeśli człowiek nie doświadczy sądu Bożego i oczyszczenia, jego działania i zapał będą tylko powierzchowne. A jego usposobienie pozostanie na zawsze niezmienione. Czy to się liczy, jako zostanie pozyskanym przez Boga? Choć dziś w człowieku jest jeszcze wiele arogancji i buty, jego usposobienie jest o wiele bardziej stabilne niż przedtem. Bóg rozprawia się z Tobą po to, by Cię zbawić. I chociaż podczas tego procesu możesz odczuwać pewien ból. Nadejdzie dzień, kiedy nastąpi zmiana w Twoim usposobieniu. Wówczas spojrzysz wstecz i zobaczysz, jak mądre jest dzieło Boże i właśnie wtedy naprawdę zrozumiesz wolę Bożą. Amen. 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 Bogu dziękuję. Bogu dziękuję. Czytając ten fragment, myślę o tym, jaka byłam arogancka. Nie kontrolowałam pragnień, szukałam sławy i statusu, rywalizowałam z innymi nie żyłam jak człowiek. Po doświadczeniu sądu i karcenia słowami bożymi, zaczęłam rozumieć swoją szatańską naturę. Czułam żal i wstręt do siebie. Byłam bardziej szczera i pokorna. Naprawdę czułam, że sąd i karcenie słowami bożymi są zbawieniem dla ludzkości. Amen! Amen. Opowiem Wam swoją historię. Rok po przyjęciu Boga Wszechmogącego, zostałam przywódczynią. Skoro zostałam wywyższona przez Boga, w modlitwie obiecywałam dobrze wykonywać swój obowiązek. Od razu rzuciłam się w wir pracy. Gdy inni mieli problemy, znajdowałam właściwe słowa Boga, by im pomóc. Omawiałam je pobieżnie, ale efekt był. Inni w kościele twierdzili, że moje omówienia im nieco pomagają. Ponieważ odniosłam pewien sukces w swojej służbie, przełożona przydzieliła mi kilka kościołów. Byłam zachwycona. Rozumiałam Boże słowa szybciej niż siostra, z którą pracowałam, a moja przełożona bardzo mnie za to ceniła. Sądziłam, że uważa mnie za kogoś z prawdziwym potencjałem, za talent, nie do zastąpienia. Stałam się bardziej arogancka, i myślałam, że pojęłam prawdę. Przestałam skupiać się na bożych słowach, przestałam też dążyć do prawdy. Patrzyłam na braci i siostry z góry, i byłam zarozumiała. Gdy kogoś ograniczały skażone skłonności i nie wypełniali obowiązków, nie omawiałam z nimi prawdy z miłości. Tylko zniecierpliwiona ich karciłam. Wy nadal łakniecie tylko przyjemności ciała. Nie boicie się, że czeka was katastrofa? Pracujcie dobrze albo zostaniecie odrzuceni. Widziałam, że czują się nękani i że mnie unikają, ale zamiast to przemyśleć, narzekałam, że nie chcą dążyć do prawdy. Niedługo potem przyszła moja przełożona. Byłam pewna, że da mi awans, ale ona stwierdziła, że moje wejście w życie jest dość płytkie, że nie umiem rozwiązywać problemów i nie mogę kierować pracą kilku kościołów. Gdy to usłyszałam, byłam oszołomiona, miałam pustkę w głowie. Nawet nie wiem, jak dotarłam do domu. Przez całą drogę płakałam, myśląc: Pracowałam tak ciężko. Ale upadłam zamiast pójść naprzód. Co inni o mnie pomyślą? Taka ilość pracy chyba mnie przerasta, ale jak mam teraz wrócić do zwykłych obowiązków? Przez kilka dni nie mogłam jeść ani spać. I byłam nieszczęśliwa. Modliłam się do Boga, prosząc, by mnie oświecił i zesłał zrozumienie. Po modlitwie. Poczułam błogi spokój i przeczytałam to. W waszych poszukiwaniach macie zbyt wiele wyobrażeń, nadziei i wizji przyszłości. Obecne dzieło ma rozprawić się z waszymi pragnieniami statusu i wygórowanymi zachciankami. Wszystkie te nadzieje, pragnienia i wyobrażenia są przejawami szatańskiego usposobienia. Jesteście teraz uczniami i rozumiecie nieco ten etap dzieła. Nie odrzuciliście jednak nagle pragnienia statusu. Gdy status wasz jest wysoki, szukacie gorliwie, lecz kiedy jest niski, nie chcecie poszukiwać. Pragniecie błogosławieństw płynących ze statusu. Czemu nie możecie pozbyć się negatywnej postawy? Czyż to nie przez niewesołe perspektywy na przyszłość? Im więcej poszukujecie, tym mniejsze będą plony. Im większe pragnienie statusu, tym surowiej trzeba się z wami rozprawić i tym bardziej was oczyścić. Tacy ludzie są nic nie warci. Trzeba się z nimi rozprawić, osądzić ich, by mogli się zmienić. Jeśli tak będziecie za mną podążać, to nie zbierzecie żadnych plonów. Kto nie dąży do osiągnięcia życia, nie przejdzie przemiany. Kto nie łaknie prawdy, nie może jej pozyskać. Nie dążysz do osobistej przemiany i wkroczenia w życie. Skupiasz się na wygórowanych pragnieniach i rzeczach, które krępują Twoją miłość do Boga. Czy rzeczy te pomogą Ci się zmienić? Czy wprowadzą Cię do Królestwa Bożego? Słowa te wyjaśniły mi wolę Boga. On zaaranżował tę sytuację, by rozprawić się z moim pragnieniem statusu, by zmusić mnie do refleksji i wskazać drogę do prawdy. A. Zgadza, Zgadza się. Czy w swej gorliwej pracy i wielkim poświęceniu w wierze poszukiwałam prawdy i spełniałam obowiązek? Po prostu zaspokajałam ambicję bycia lepszą od innych i wcale nie dążyłam do prawdy. Gdy miałam stanowisko, byłam zadowolona i nie próbowałam się rozwijać. Gdy mnie zwolniono, winiłam za to Boga, byłam nieprzychylna i słaba. Myślałam nawet o tym, by się poddać. Byłam pozbawiona sumienia, samolubna i zła. Moje zwolnienie było przejawem Bożej opieki. Zamiast nastawiać się negatywnie, powinnam dążyć do prawdy, by wyzbyć się ze wzrusza. Gdy to sobie uświadomiłam, zaczęłam się modlić do Boga. Boże, nie chcę dążyć do statusu, chcę się podporządkować Twojej władzy, dążyć do prawdy i wypełniać swój obowiązek. Amen. Amen. Przez kolejne dni jadłam i piłam Boże słowa i zastanawiałam się nad sobą, wyrzekłam się siebie, a także modliłam się do Boga. Taka praktyka znacznie poprawiła mój stan. Bogu, I mogłam normalnie pracować z innymi. dzięki. Bogu dzięki. Po kilku latach ponownie zostałam wybrana na przywódczynię kościoła. Niedługo później mój kościół połączył się z innym i niezbędne były kolejne wybory. Tak. tak. Pragnienie statusu ponownie dało o sobie znać, bo bałam się utraty pozycji. Nie widziałam, by inni przywódcy jakoś nadzwyczajnie rozumieli słowa Boże czy omawiali prawdę, więc sądziłam, że moja wygrana jest więcej niż pewna. By wszyscy mogli zobaczyć, jaka ze mnie jest zdolna przywódczyni, zaproponowałam, że rozwiążę problemy w słabszym kościele, obiecując, że szybko się z tym uwinę. Codziennie prowadziłam spotkania i rozmowy, rozwiązywałam problemy. I podczas omówień celowo opowiadałam o swojej wcześniejszej pracy, o własnych osiągnięciach i uznaniu moich przełożonych. Mówiłam też o błędach i odstępstwach w pracy innych przywódców kościoła, by siebie postawić w lepszym świetle niż innych. Jednak Bóg dobrze nas zna, a że moje motywy były złe, Bóg ukrył się przede mną. Mimo, że ciężko wtedy pracowałam, nic nie osiągałam. W ustach zrobiły mi się okropne wrzody i bardzo bolały. Naprawdę cierpiałam. I myślałam, że odkąd tam jestem, nie rozwiązałam jeszcze żadnej kwestii i nie osiągnęłam żadnych rezultatów. Martwiłam się, co na to przywódcy. Czy nie pomyślą, że się nie nadaje na przywódczynię? A gdyby tak zwolnili mnie jeszcze przed wyborami cóż za upokorzenie? Na tę myśl chciałam od razu rozwiązać wszystkie problemy ale nic się nie zmieniało, bez względu na to, jak prowadziłam omówienia. Czułam się tym bardzo udręczona. Mogłam jedynie pomodlić się do Boga Boże upadłam w ciemność i nie rozumiem problemów postąpiłam wbrew tobie więc błagam poprowadź mnie chcę zastanowić się nad sobą i okazać skruchę później przeczytałam te słowa Boże w waszych ustach macie język i zęby nieprawych ludzi wasze słowa i czyny są jak tego węża który skusił ewę do grzechu Chcecie oka za oko i zęba za ząb, i walczycie w mojej obecności, opozycję, sławę i zysk, nie wiedząc, że potajemnie obserwuję wasze słowa i czyny. Zanim pojawicie się przed Moim obliczem, ja wiem już, co kryje się w waszych sercach. Człowiek pragnie wymknąć się z mojej ręki i ukryć przed spojrzeniem mych czujnych oczu. Choć ja nie unikam jego słów i czynów. Przeciwnie, zezwalam, by one znalazły się przed moimi oczyma, bym mógł ukarać niesprawiedliwość człowieka i osądzić jego bunt. Słowa i czyny człowieka są zawsze przed mym sędziowskim tronem, a mój osąd nigdy człowieka nie opuszcza, gdyż jest on zbyt skory do buntu. Boże słowa sprawiły, że zadrżałam ze strachu. Wspominałam, jak w przeszłości myślałam i co czyniłam. By zapewnić sobie pozycję przywódczyni i sprawić, by mnie podziwiano, na pokaz rozwiązywałam problemy wiernych. By się przed nimi wykazać, siebie stawiałam w lepszym świetle niż innych. Traktowałam innych w kościele jak rywali, stosowałam triki i taktyki. Nie przypominałam osoby wierzącej, nie miałam człowieczeństwa. Czymże różniłam się od zwierzęcia, które walczy o kęs pożywienia? Byłam bardzo podła i samolubna. Czyniłam zło, przeciwstawiałam się Bogu i obrażałam Jego usposobienie. Cierpienie z powodu wrzodów i zupełny brak osiągnięć w pracy. Były sposobem, w jaki Bóg mnie chłostał, chciałbym zastanowiła się nad sobą i żałowała i zmieniła się. Mm -hmm. Zastanawiałam się, czemu zawsze dąży do sławy i statusu, stawiając je ponad wszystko inne. Byłam oszukana i zepsuta przez szatana, który wykorzystał edukację i wpływy społeczne, by nasączyć moje serce takimi truciznami, jak. Kto pracuje głową, rządzi innymi. Kto rękami, tym rządzą inni. Tak, mhm. I wyróżniaj się ku dumie przodków. Tak. Mhm, tak. Te szatańskie filozofie były we mnie głęboko zakorzenione i stały się moją naturą. Żyłam według nich i stawałam się bardziej arogancka i zarozumiała. Uganiałam się za sławą i statusem. Starałam mhm. się wybić ponad innych. Byłam na złej ścieżce kierowałam się skażonym, szatańskim usposobieniem. Byłam ślepa i nie widziałam źródła problemów. Nie mogłam też rozwiązać problemów innych i opóźniałam pracę Kościoła. Nie wykonywałam obowiązków. Zamiast tego czyniłam zło. Pokłoniłam się Bogu i okazałam skruchę. Boże, zaniedbałam obowiązki dla sławy i korzyści. Próbując cię oszukać, powinnam być przeklęta. Boże, nie chcę już taka być. Pragnę okazać skruchę. Amen. Wtedy przeczytałam te słowa. Jako stworzenia Boga musicie wypełniać obowiązki Bożych stworzeń. Nie ma względem was innych wymagań. Oto jak powinniście się modlić, Boże. Bez względu na wysokość mojej pozycji wreszcie rozumiem samego siebie Mam wysoki status dzięki twemu wywyższeniu a niski z uwagi na twoje zarządzenie Wszystko jest w twoich rękach Ja nie mam wyboru ani zażaleń Nie zwracam uwagi na status Jestem przecież tylko jednym z twoich stworzeń Jeśli wrzucisz mnie w otchłań lub do jeziora siarki i ognia nadal będę tylko jednym ze stworzeń. Posłóż się mną, a wciąż będę tylko stworzeniem. Udoskonal mnie i tak będę tylko stworzeniem. Nie udoskonalaj mnie, a wciąż będę cię kochać, ponieważ jestem tylko twoim stworzeniem. Amen. Amen. Słowa Boże wskazały mi ścieżkę praktyki, bez względu na status czy stanowisko. Muszę dążyć do prawdy, wykonywać obowiązek, Amen. praktykować prawdę i wyzbyć się szatańskiego usposobienia. Potem zmieniłam motywy, które mną kierowały, i wyciszona czytałam słowa Boga oraz modliłam się. Powierzyłam problemy kościoła w ręce Boga i wspólnie z innymi poszukiwałam prawdy. Hmm. Problemy szybko się rozwiązały. Amen. Amen. Bogu Bogu dzięki. Dzięki. Byłam Bogu niesamowicie wdzięczna. Jest tak prawdziwy i miły sercem. I był przy mnie, przygotowując moje oczyszczenie i przeobrażenie. Bogu, Amen. Bogu, dzięki. Bogu dzięki. Zrozumiałam, że dążenie do prawdy i zmian w usposobieniu jest bardzo ważne. Tak. Tak. tak, 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 tak. Pół roku później kazano mi się zająć kilkoma kościołami. Wiedziałam, jak bardzo pragnę statusu i jak arogancka jestem, więc modliłam się do Boga, by tym razem jak najlepiej wykonać swój obowiązek. Wtedy moją partnerką była siostra Wang, która trzeźwo patrzyła na problemy i rozwiązywała je dojrzale. Często prosiłam ją o radę i wiele się od niej nauczyłam. Po kilku miesiącach poczyniłam postępy w rozwiązywaniu problemów dzięki prawdzie, a także w wykonywaniu różnych prac w kościele inni podziwiali mnie niebawem znów poczułam wielkie zadowolenie z siebie bo sądziłam że moje omówienia były równie dobre jak te siostry wang że nauczyłam się rozwiązywać problemy i miałam lepszą postawę nie wiedziałam że moją arogancję widać było na każdym kroku, a pragnienie statusu wróciło z większą siłą. Chciałam, żeby siostra Łang we wszystkim mnie słuchała, nie mogłam znieść tego, że inni w kościele przyklaskują jej omówieniom, ani tego, że przyjmuje inicjatywę. Wydawało mi się, że nabrałam nieco praktyki i dużo doświadczenia, że już nie jestem żółtodziobem, i że dorównuje jej siłą charakteru. Czemu ona zawsze przejmuje inicjatywę, czemu mam jej słuchać? Czy nie jestem przez to przywódczynią tylko z nazwy? Zaczęłam wyposażać się w słowa Boże i pracować ciężej, by ją prześcignąć. A na spotkaniach poświęconych pracy w kościele, kiedy ona wyrażała swoją opinię, ja celowo się czepiałam i szukałam dziury w całym. Potem, by ją pognębić, przedstawiałam swój genialny pomysł. Nieco później, niektórzy współpracownicy, którym spodobały się moje pomysły, zaczęli przychodzić do mnie z problemami i słuchać moich rad. Miałam wokół siebie tłum braci i sióstr. Byłam tym faktem wprost zachwycona. Później. Siostra Łank nie mogła opuszczać swojego mieszkania, bo śledziła ją policja, więc ja byłam odpowiedzialna za pracę w kościele. Nie czułam się przytłoczona pracą, byłam zrelaksowana. W końcu sama mogłam decydować o wszystkim. Wiedziałam, że mam zły sposób myślenia, ale nie wzięłam tego sobie w ogóle do serca. Raz przełożona wysłała mnie na spotkanie w innym rejonie. Wybrano do tego tylko jakieś 10 osób, choć region był duży. Podsłuchałam, że mam dostać awans. Naprawdę poczułam, że jestem kimś, że w naszym regionie należy do elity. W świetnym nastroju wsiadłam do pociągu z czterema siostrami, ale po drodze stało się coś nieoczekiwanego. Zostałyśmy aresztowane przez chińską policję. Przesłuchania były bezowocne, więc skazano mnie na dwa lata ciężkich robót za podważanie autorytetu prawa i działalność w sekcie. Po wyroku przechodziłam ciężkie chwile. Zaczęłam wtedy powątpiewać w Boga. Bo czemu trafiłam do więzienia, kiedy miałam dostać awans? Czy Bóg to robi, by mnie obnażyć i wyeliminować? Stracę szansę na spełnienie obowiązku i zbawienie. Byłam bardzo zagubiona, cierpiałam, płakałam i modliłam się do Boga. Nie mogę, Boże rozumieć twojej woli mam wrażenie, że mnie odrzucasz. Błagam cię, oświeć mnie i ześlij zrozumienie. Bym wiedziała, jak mam teraz wkroczyć w prawdę. Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Jedna siostra z tego samego bloku podrzuciła mi ukradkiem kartkę z bożymi słowami, które sama przepisała. Bóg, Bóg rzecze. Oczyszczenie jest dla wszystkich ludzi straszliwe i bardzo trudne do przyjęcia. A jednak to w trakcie oczyszczania Bóg odkrywa swe sprawiedliwe usposobienie, ujawnia swoje wymagania wobec człowieka i zapewnia człowiekowi więcej oświecenia, rzeczywistego przycinania i rozprawiania się. Przez porównanie faktów z prawdą daje człowiekowi większą wiedzę o nim samym i prawdzie oraz lepsze zrozumienie woli Bożej. Pozwalając człowiekowi prawdziwie kochać Boga. Takie właśnie są cele Boga przy oczyszczaniu. Całe dzieło, jakiego Bóg dokonuje w człowieku, ma swoje własne cele i własny sens. Bóg nie wykonuje dzieła bez znaczenia, ani takiego, które nie przynosi korzyści. Oczyszczenie nie oznacza usunięcia ludzi przed oblicza Boga, nie oznacza też zgładzenia ich w piekle. Oznacza raczej zmianę usposobienia człowieka, jego motywacji, dawnych poglądów, jego miłości do Boga i całego swego życia. Oczyszczenie to prawdziwy test dla człowieka, forma prawdziwego szkolenia i tylko podczas niego miłość ludzka może spełniać swą właściwą funkcję. Amen. Amen. Bogu, dzięki. Bogu niech będą dzięki. Dzięki tym słowom poczułam się lepiej. Ta sytuacja była Bożą próbą, nie chciał mnie wyeliminować. Amen chciał tylko, żebym się nad sobą zastanowiła i wkroczyła w prawdę. Zgadza się? Właśnie. Nie mogłam być dłużej słaba, żyć według własnych pojęć i spekulować na temat woli Bożej. Tak. Powinnam za to wyciszyć się. Dążyć do prawdy i poznać siebie. Pewnej nocy nie mogłam zasnąć i rozmyślałam, czemu Bóg pozwoliłby mnie to spotkało. Wspomniałam słowa Boże, czy naprawdę nienawidzicie wielkiego czerwonego smoka? Czemu pytałem was o to tak wiele razy? Czemu wciąż, raz za razem, zadaję to pytanie? W kółko zadawałam sobie pytanie: Czy naprawdę szczerze nienawidzę wielkiego czerwonego smoka? W kazaniu i rozmowie na temat wejścia w życie przeczytałam to. Niektórzy mówią: Porzuciłem czerwonego smoka, dręczy mnie on, a ja nim teraz gardzę. Możesz go porzucić w słowach. Ale w swoim sercu nie porzucisz go. Być może nienawidzisz go w swoim sercu, ale on wciąż ma kontrolę nad Twoim zachowaniem i Twoją naturą. Bowiem trucizny, myśli, punkty widzenia, filozofie i poglądy na życie wielkiego czerwonego smoka wciąż władają Twoim sercem. Nadal patrzysz na wszystko tak samo jak wielki, czerwony smok. Twoje poglądy na życie oraz myśli są takie same jak jego myśli i poglądy. Wszystkie należą do niego, więc ty wciąż jesteś w jego mocy. Jeśli naprawdę chcesz uciec od wpływu szatana, musisz całkowicie oczyścić się ze wszystkich szatańskich trucizn, które w tobie tkwią. W świetle tych słów zrozumiałam, że nienawidziłam Go tylko za prześladowanie braci oraz sióstr, za zakłócanie dzieła Bożego. Ale to nie była prawdziwa nienawiść. Ta może wynikać jedynie z pełnego dostrzeżenia Jego złej istoty. Dopiero wtedy szczerze Go nienawidzimy i wyrzekamy się trawiących na strucizn. Zgadza się. Tak. Kiedy sama doświadczyłam prześladowań z rąk czerwonego smoka, kiedy byłam indoktrynowana, naprawdę dostrzegłam, że to nienawidzący prawdy i Boga demon. Mm -hmm. Dostrzegłam jego oblicze oszusta i gorszyciela. Zgadza się. On zachęca do ateizmu i materializmu, zaprzecza istnieniu Boga i robi co może, by się chałpić tym, że jest wielki i wspaniały. Przechwala się mianem zbawcy narodu i chce, by wszyscy wierzyli w Niego, jakby był Bogiem. Na próżno liczy, że zastąpi Boga w ludzkich sercach. Tak jest. Wielki Czerwony Smok jest na wskroś podły i zły tak jest. Zrozumiałam, że moja istota jest niemal na równi z jego istotą. Bóg mnie wywyższył, dał mi pełnić obowiązki przywódczyni i pomagać innym poznawać go, podporządkowywać się. Lecz ja wykorzystałam tę okazję, by się popisywać, bo chciałam, by inni mnie podziwiali i słuchali. Czyż nie sprzeciwiałam się Bogu? Tak. Zazdrościłam siostrze Łang i wykluczałam ją, umniejszałam jej rolę, wytykałam błędy. Wręcz pragnęłam, by ją usunięto, żebym mogła kierować kościołem. Nie postępowałam jak dyktator? Nie żyłam truciznami czerwonego smoka? Może być tylko jeden samiec alfa? I sam sobie jestem panem? Boże przykazania brzmią: Człowiek nie powinien się wyolbrzymiać ani się wywyższać. Powinien czcić i wywyższać Boga. Kiedy myślę o wszystkim, co robiłam, to widzę, że czyniłam zło i przeciwstawiałam się Bogu. Moje działania naruszyły Boże nakazy, więc gdyby Bóg mnie nie zdyscyplinował, gdyby nie powstrzymał mojego złego postępowania, gdybym nadal słuchała własnej natury i ambicji, nie cofnęłabym się przed niczym dla sławy i statusu aż wyrządziłabym wielkie zło i zostałabym ukarana. Tak. tak. Właśnie tak. Zdałam sobie sprawę, że to poważne ostrzeżenie. Dotarłam do niebezpiecznego punktu i nie byłam tego świadoma. Dzięki temu aresztowaniu musiałam się nad sobą zastanowić. Bez tego diabła, wielkiego, czerwonego smoka, pewnie nigdy nie dostrzegłabym, ile jest we mnie tych jego trucizn. I że w sumie jestem taka jak on. Nie byłabym w stanie go porzucić i uwolnić się od jego trucizn. Mm -hmm. mm -hmm. Tak. Dostrzegłam, że wszystko, co Bóg uczynił, służyło obmyciu mnie. Więc gorąco podziękowałam mu za pomoc. A nie dzięki. W więzieniu miałam dużo czasu na myślenie. Żałowałam, że nie doceniałam swoich obowiązków. Uparcie dążyłam do sławy i statusu, słuchając trucizn szatana. Zrobiłam tak wiele rzeczy, które były sprzeczne z prawdą. Utrudniałam pracę kościoła, a braci i siostry raniłam. Zraniłam też i Boga. Miałam wobec Niego wielki dług i bardzo żałowałam. Dopiero wtedy zapragnęłam. By dążyć do prawdy, i doświadczyć sądu i karcenia, by pozbyć się trucizn i urzeczywistniać człowieczeństwo. Niech Pan dzięki. Po wyjściu z więzienia wróciłam do obowiązków, a gdy ponownie wybrano mnie na przywódczynię, nie czułam się już tak bardzo zadowolona z siebie jak wcześniej. Czułam za to odpowiedzialność, że to zadanie wyznaczył mi Bóg i muszę je cenić. I że powinnam dążyć do prawdy i wypełnić swój obowiązek. Amen. Amen. to chłostanie i dyscyplinowanie w końcu przebudziło moją duszę, którą wcześniej zwodził szatan. Amen. Jedyne słuszne dążenia to dążenie do prawdy, wypełnianie obowiązku stworzenia Bożego i zmienianie usposobienia. Będą Moje pragnienie statusu nie jest już tak silne. I jestem coraz dzięki. mniej arogancka. Bogu Wykonuję dzięki. obowiązki i dobrze współpracuję z innymi. I przypominam trochę człowieka. Amen. 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 Wyraźnie czuję, że zmiana, choć była niewielka, nie przyszła łatwo. Amen. Amen. Osiągnęłam ją dzięki sądowi i karceniu słowami Bożymi. Amen. Amen. Dziękuję Bogu za zbawienie. Amen. Amen.